Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza i tak naprawdę niepokojące informacje docierają do nas, do Polski ze zgrupowania w Katarze. To właśnie tam Robert Lewandowski jest na zgrupowaniu z Bayernem Monachium, który przygotowuje się praktycznie do sezonu. Już 12 stycznia rozpocznie Jupp Heynckes przygodę właśnie z Bayernem i z meczami w nowym sezonie. Natomiast dla nas, dla Polaków, najważniejsza jest informacja taka, że tutaj Robert Lewandowski ma problemy, ma kontuzję z kolanem, dokładnie z rzepką w kolanie. Jest to typowa kontuzja, która związana jest z przeciążeniem, zbyt dużą eksploatacją po prostu Roberta Lewandowskiego. No krótko mówiąc, zaorają nam po prostu lewego. Jak wiadomo, Robert Lewandowski występuje praktycznie co mecz w Bayernie Monachium. Tam była tak naprawdę kiepska sytuacja do pewnego czasu z tego względu, że praktycznie w Bayernie Monachium był tylko jeden napastnik, to był Robert. Nie było drugiego napastnika, nie było drugiego zmiennika, przez co cały czas po prostu Robert był eksploatowany, przez co cały czas Robert występował we wszystkich meczach. Ja wam mogę powiedzieć taką statystykę tutaj meczową, że w porównaniu tutaj występów Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo, tych dwóch piłkarzy, to Cristiano Ronaldo spędził na boisku 1817 minut w poprzednim sezonie, natomiast Robert Lewandowski spędził 2200 minut. To pokazuje, jak dużo występował meczy. I praktycznie Robert Lewandowski tylko nie zagrał tam w jednym meczu, to było w Lidze Mistrzów bodajże z Celticiem. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła, bo wiadomo, że Bayern kupił nowego zawodnika, piłkarza Wagnera, który ma mu pomóc, tak? Zresztą Robert Lewandowski o tym mówił, że Bayern musi kogoś dokupić jako napastnika, żeby go odciążyć, tak? Bo on, żeby po prostu ten ciężar gry przyszedł także na drugiego napastnika. Natomiast dla nas to jest bardzo po prostu niepokojące, jako dla kibiców, bo zbyt duża eksploatacja Roberta Lewandowskiego, zbyt tak naprawdę duże obciążenie na Robercie, to dla nas kibiców jest to fatalna tak naprawdę informacja w kontekście mundialu, tak, w kontekście Mistrzostw Świata w Rosji. Jak wiadomo, mundial będzie za kilka miesięcy. No i nie chcemy tak naprawdę, żeby Robert Lewandowski pojechał na mundial i był wrakiem człowieka, tak, był kompletnie wyeksploatowany, zarabia ogromne pieniądze, ale też po prostu ogromną pracę wkłada, tytaniczną pracę, tak, natomiast no też tutaj nie mogą włodarze klubu zapomnieć, że to jest jednak człowiek, tak, to nie jest maszyna, wszyscy myślą, że jest maszyną do szczelania po prostu bramek, a tak nie jest, jest człowiekiem. W każdym razie Bayern właśnie, tutaj Robert właśnie zmaga się z tą kontuzją tego kolana. To nie jest po prostu kontuzja groźna, jeżeli będzie miał troszeczkę więcej wolnego czasu, tak? Jeżeli troszeczkę przystopuje, przestanie po prostu występować w meczach, tak? No, to też jest taka kwestia, że tam jest kwestia ambicji, tak? Robert nie chce sobie na to pozwolić, żeby miał przestoje, tylko chce cały czas grać. Natomiast ważne jest właśnie, żeby teraz zareagować, żeby zaleczyć tą kontuzję, a nie żeby potem ta kontuzja się przerodziła w jakiś inny, mocniejszą, tak? Mocniejszą kontuzję. Tak naprawdę tutaj media podają, że z tą kontuzją kolana, tej rzepki w kolanie, tak naprawdę miał już problemy wcześniej i od 2 miesięcy praktycznie boryka się z tą kontuzją. Tam jest taka sytuacja, że rzepka jest w kolanie w momencie, kiedy człowiek bardzo intensywnie pracuje, tak jak on jest sportowcem, oczywiście biega i tak dalej, to ta rzepka się po prostu odkleja od tego kolana, no i to przez to po prostu jest to bolesne, to ma także wpływ na grę tutaj zawodnika. To wszystko na dzisiaj, napiszcie w komentarzu, czy to dobrze, że Robert występuje w tylu meczach. Wiadomo, że potrzebne jest ogranie i tak dalej, ale czy na przykład trener nie powinien na przykład wpuścić go na 80 minut, na 60 minut, czy musi co mecz praktycznie grać 90 minut. Z jednej strony tak, Robert Lewandowski dla Bayernu Monachium jest tak zwaną złotą kurą, tak, nosi złote jajka, no ale bez przesady po prostu też, nie zaorajmy po prostu tego Roberta, tak, nie zaorajmy go dla Bayernu, nie zaorajmy go dla dobra reprezentacji, tak, bo przyda się nam tutaj chłopak po prostu w reprezentacji, nie, chyba każdy z nas po prostu liczy na niego na mundialu. To wszystko na dzisiaj, a jeszcze są mecze towarzyskie. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!